co, mamy kolejną świnkę. Kolejna świnka. Zobaczcie, to nie jest serta, to jest świnka na bank. Więc odczepiamy. Rybkę i baja. Płyń po kogoś dorosłego. Dziewczyno. Taka, drodzy Państwo, certa. Certa idzie do wspólnego zdjęcia. Haczyk malutki, zobaczcie, ledwie, ledwie. Baja. Wędkujemy dalej. Ty, ale masz branie na jednej i na drugiej. Ja pierdzielę. No, proszę Państwa. Branie za braniem. Branie za braniem. I zobaczymy tym razem, co. Ustaną trochę brania, podsypiemy, podnęcimy resztą, która już jest. Godzina jest 10:48. To przed 12 podsypiemy już do oporu. A teraz jeszcze wyholujemy. Zobaczymy, co. Na drugiej branie, zobaczcie,
Niech stoi. Na drugiej branie, zobaczcie, jak stoi. Czy nie rozerwę? Czy nie rozerwę? Tu jest jedna ryba. Certa. Certa, ale za mała, więc wraca. Wybieramy te takie fajne do wspólnego zdjęcia. I zobaczymy na tej drugiej, bo było branie. Prawdopodobnie ryba albo będzie, albo zerwała 0,12. Zobaczymy. A jednak jest. Jednak jest. Widzicie, na dwie wędki nie można ogarnąć. Ale cieszy, cieszy. Cieszy i cieszy. Jak to mówię, kto sypie, ten zbiera. Towar mają pierwsza klasa, jokers, kastery, mielone robaki białe i zanęta, full wypas, szwedzki stół na połańcu. Apa. I tym razem mamy tutaj co? Odbija jeszcze, pikuje w dół, ale trzymamy na 16 i 0,12 naszą zdobycz. Na połańcu pikuje, 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 ale zaraz się dopikuje brzana. Brzana, brzana. Pierwsza dzisiaj nieduża, ale cieszy. Nie lubię małych brzan łowić, ale co z tego. Zobaczcie, jakie waleczne. Jeszcze, jeszcze nie gotowa. Ach, pikuje, pikuje. To się zaraz dopikuje. Jeszcze nie ma. Nie ma. Ale co się wlece, nie uciecę. Popuścimy kabłąk. I zobaczcie, i mamy pierwszą brzanę, niedużą brzanę. O, branie, 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 branie. Co rzut, ale czekam, czekamy, aż pociągnie jeszcze raz. Czekamy, czekamy. Może jest, może jej nie ma. Ale pociągnęło. Wędkujemy. Zobaczcie, jaka mgła. Jak to się wszystko prezentuje. Te nasze wędkowanie. Larwy przechodzą cały czas. Ale na ochotkę nie zakładam, jak skubię na razie na pinkę. Dwie pineczki, 16 haczyk.
i metrowy przypon. Dobrze, wędkujemy. Weźmiemy za nętę z naszym jokiem. Zobaczcie. I teraz zrobimy kulę i zanęcimy za pomocą procy. Jeden. Dwa. Jak się to toczy, rzucimy trochę wyżej. Tam gdzieś opadnie, stanie. Cztery. Pięć. I zrobimy kilka kul. Glina, zanęta plus joker. I co mamy tym razem? I ryba zaliczona. I mamy kolejną ładną certę. Delikatnie zapięta, zobaczcie. Delikatnie zapięta, drobny haczyk. Nic dodać. Nic ująć. Jedziemy z tym koksem. Zanęcimy łowisko. Miałem zanęcić z procy, ale drodzy Państwo, z ręki dorzucę. Z ręki dorzucę. Zrobię taki placek, żeby to siadło. I z ręki dorzucę. Zanęcimy z ręki.
rybka. Kolejna. Ładna certa. Zanęcę już do oporu. Wykorzystam całą zanętę, dlatego że godzina jest 11:28. To do 15:00 taka by widno jeszcze było, więc kilka razy zarzucę. I tak to będzie się prezentowało. Więc już wszystko. Wiem, grubo jedziesz, tak? Nie, ja na 0,10 na hakach, przypomnę 18. No ale złowiłeś coś? Na razie bez brania. To ile już jesteś? 2 godziny? No coś takiego. No i to chłopak... Jedno branko na ogonek miałem. Ale... Aha. No to jesteś bez ryby, ale chyba coś schycisz, nie? Wieczorem zobaczymy. No zobaczymy. Ale tak to widzisz. Nie nastawiam się na jakieś sukcesy, ale no, będziemy widzieć, nie? No zobaczysz, no a u mnie. Póki wędki w wodzie jest na. No u mnie nie da rzeka, tylko 20 ryb mam, wiesz. Nic nie ma mego. Dobrze, że krąpie nie biorą mi brzany małe. Wiesz, to mnie cieszy, ależ może wejdzie później. Zobaczymy. Wydaje, że one żerują, ale w nocy. W nocy, a w nocy nie wolno wędkować tutaj. Tak, bo jest akurat już od grudnia do marca, tak? Trzeba od świtu do zmierzchu, tylko dla bezpieczeństwa i opuszczamy. Niestety i tak to jest. Cóż, my nie możemy na to nic poradzić. Takie przepisy musimy tylko przestrzegać. No i ma być wpyty ostatni rzut. I praktycznie wykorzystałem zanętę. Tak, żeby... Do domu, tak?
Tak, no już wiesz, i do końca już siedzę, już wykorzystałem, że nie jedę, gliny mroził później, wiesz, ziemi, gliny, zanęty. Nie mam warunków, w bloku mieszkam, to wiesz, nie ma warunków. Więc dlatego, wiesz, jeszcze zanęty jak mi zostanie, to tam trochę mogę zamrozić, to wiesz, bo towar drogi, to wiesz. Ja mam gdzie, nie, także jak mi zostaje, to no zależy, przeważnie zabieram do domu drogę, ale to po tym rozmrożaniu, bo ona już... To już jest nie to, ale do nęcenia się nada, nie? Do podnęcenia czy coś. Więc wędkujemy dalej i teraz przerzucam zestawy, zarzucam po zanęceniu, zobaczymy co będzie pykało. Dobrze. Mamy żywą, ale też częściowo słabą, martwą larwę ochotki. Więc pójdą do zanęty. A żywa, zobaczcie, a żywa pójdzie na hak. Mamy hakową w mące kukurydzianej delikatnie i będziemy zakładać na hak. Co zostanie, zamrozimy, ale w dobrej kondycji. Niech teraz trochę sobie dojdzie. Wędkujemy. Po zanęceniu pierwsza rybka. Zobaczymy tylko co. Hamulec dokręcam przy zarzucie, bo 70 koszyki z zanętą ponad 100 gram to jest, więc dokręcam i muszę popuścić przy holowanej rybie, tak żeby wybierała sobie. Te błoto jest niemożliwe. Piękna certa. Na drugie jest branie. Zobaczcie co się dzieje po zanęceniu. Dobra, muszę jakoś to ogarnąć. Rybkę tu. Popuścić. I zobaczyć co tu jest. Grane. No nie zacinam. Podciągnę tylko i siedzi rybka. Rafał, Robert, kto się je, ten zbiera. Nie? Jedna w koszu. A druga. Leszczyk. Lesio, ale nie duży. Ale wiesz, już się coś... Koleżka mi podbierze. No widzisz jakie warunki.
i mamy niedużego. Dziękuję Lesia i pójdzie do siatki do wspólnego zdjęcia. Ale mały, mały, malutki. Troszeczkę nam brakuje do kolegi, który nas tutaj wypunktował, nie? Tak. Ale mimo wszystko walczymy. 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 Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Łowcy, należy pogratulować. Dziękuję. I drugą też odczepimy. A to dublet. Dublet, no widzisz, że druga jest tam. Certa, patrzcie. Zobacz, jaka ładna. No, no gratulacje. I widzicie, kto sypie, ten zbiera, kto sieje. Wędkujemy. Weszła mi w tą. Muszę przełożyć z powrotem tak. Splątała mi zestaw. Zaraz odplątamy, jakoś damy radę. Co mamy? Świnkę. To jest świnka. Zobaczcie. Świnka niecerta. Piękna świnka. Nie płacz. Nie płacz, kupię ci hełkacz. Już nie płacz. Droga dziewczyno, płynie. Świnka, baja, no i dumnie odpłyń, pięknie. Teraz musimy to odplątać, czyli zrobimy tak, to, zrobimy tak, hop, i jest w pytę. Oczywiście musimy ściągnąć i tamten zestaw, ale odplątane, świnka odpłynęła, a my przerzucamy zestawy, wędkując dalej. Oczywiście na tym zaplątanym zestawie też była ryba. Zobaczcie, nie zarzuciłem. I też mamy rybę. Chodź tu. Ta świnka. Też mała świnka. Czepiłem jej, no, płyń, ja pierniczę, ale warunki, płyń,
Ja to umiem wypuszczać rybę. Odpłynęłabyś, tylko nie z hakiem, nie? Płynie. Baja. Okej. Się. Muszę głośnik założyć, bo wieje. Mogą być szumy na kamerce. Ale bramka jest. U Robercika to samo. Tak i u mnie. Leszcz? Nie. Spadła. Spadła czy zerwała? Spadła. Spadła. Więc branie za braniem. Wszystko jest idealnie. Ciapowato. Ale w pytę ryba dopisała. Zobaczcie, już jedzie. Kto sypie, ten zbiera. Ale czekam na coś większego. Na coś fajnego. I na tego największego leszcza. Rafał tam ma 55 centymetrów leszcza. To na początku już mówiłem, że wygrał. No ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś połowić. Ja cieszę się, że ryba weszła za nętę. Certa za certą, świnka za świnką. No jest w pytkę. A zobaczymy, czy uda się jeszcze coś fajnego złowić. Zobaczycie to na moim filmie. Machaj będą. Ryby będą, z tym, że nie na pewno. Tak biorą na pinkę, że widzicie, nawet na larwy ochotki nie wędkuje, więc zabiorę do domu i do końca już wędkujemy tylko na pinkę. Się poślizgnąłem. Zobaczcie. Cały towar poszedł. Więc musimy to pozbierać i zobaczcie, cały towar. A no widzicie, takie są warunki. Więc tak, aby mieć tylko do dzisiejszego wędkowania, pozbieramy. I tak to bywa, zobaczcie. Ano tak to jest. Wszystko się wysypało, bo wchodziłem na górze i zjazd, pyk i wszystko poleciało. Dobra. Tam mam jeszcze do dosypania, ale trudno. Wędkujemy. Pane, już jest na gotowo, cały dzień systematycznie, więc czekamy na tą większą rybkę. A czy się doczekamy? Zobaczcie to na moim filmie dalej. Zanęta się wysypała. Trudno. Mamy resztki jakieś. No i tam mam jeszcze w reklamówce trochę. Ale powinno mi starczyć. To co przygotowałem. Więc wędkujemy. I zobaczymy jeszcze. Co jak.
pewno mi nie zaplątała się w tamtą. Co mamy? Certa czy świnia? Zobaczymy. Otworzę kabłąk. Co mamy? Certa. Certa. Delikatnie zahaczona za boczek. Chyba piąta, nie wiem, zobaczymy później, i tak ryby wypuszczam. Okej, wędkujemy dalej. Piękna certa. Co sam koniuszek. I haczyk. Szesnastka. Okej. Przerzucamy. Łaniec! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci wygrywa. Idealny. Idealny. No. I na temat. Połaniec, gdzie dwóch się bije, tam trzeci wygrywa. Pyzuj, za szybko zerwę. Na 12 zerwę znów. Za szybko chcę ją wyciągnąć. Nieduża, ale wiecie, waleczne.
Teraz mamy świnkę. To jest świnka. Nie certa. Świnka. Zwracamy jej wolność. I przerzucamy zestaw. Widzicie jaki odjazd? Zobacz. Mam coś fajnego chyba. Aż kija wygięła, ale odjazd to. No chyba coś fajnego, patrzcie. Jak daleko jest. Może ten rekordowy leszcz, który mi da. Rekordowy leszcz już pływa w siatce, panowie. To będzie leszcz, wiesz? Tak czuję. Mam nadzieję, bo powiem ci, że to się tytuł zmieni. Nie, brzana. Tak. Myślałem, że leż, bo inaczej szła. No to niestety na razie się nie zmieni. A! No ej! Drodzy Państwo, ale pojechała po bandzie, zobaczcie jaka ładna za koniec zapięta. Delikatny 16 hak i taka ładna dziewczynka idzie do wspólnego zdjęcia. I jest pyte, wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Jaka jest ochotka? Zobaczcie, jaka piękna. Ale ochotki dzisiaj nie zakładałem, więc będę musiał zabrać do domu i wykorzystamy ją następnym razem. I widzicie, tak to wygląda. Więc drodzy Państwo, kończymy tą imprezę. Ja pomału wezmę sobie, pokażę Wam, co złowiłem, jakie rybki. To jest mój dobytek. Zobaczymy, które przeżyły, co i jak. Moje rybki. Zobaczcie. Co odpłynie, to odpłynie. Co nie, to zabierzemy. I tak się prezentują. Na tą chwilę rybki. Certa.
Certa. Certa. Certa. Leszczyk. Certa. Brzana. Hopa. Certa. I co mamy? No nie widziałem, że tyle ponad limit. Certa. 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 Oraz certa. Baja. I tak wyglądają moje dzisiejsze rybki, którym wszystkim dałem wolność. Ja sobie siatkę wysuszę. I pomału będziemy się żegnać. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję jeszcze coś złowić. Więc jakąś rybkę na koniec i będzie w pytkę. Mału, koledzy, kończymy, o żeby wypuściłem. Ja nie mam co wypuszczać. Powiedz, koleżko. Nic nie złowiłem. Powiedz, koleżko, co i jak. No, u mnie kiepciutko, bardzo kiepciutko, słabiutko. Bez ryby? Ja na bezrybiu dzisiaj. Ale brań miałeś, nie? Ta brań było, na wątróbkę zwłaszcza. Tak. Na czerwonego nie chciała ryba współpracować, więc... Na zero. Na zero. Na zero. No to jak też bywa, ale wiesz... Zrobiliście panowie robotę. Ale to nie, kolego, też o to chodzi, tylko ty ustawiałeś się na co innego. No, inne przynęty, inne zestawy, inne zanęty, i na inne ryby. Inne ryby, no. My liczyliśmy bardziej na drób i... No, za drobną, no. No i certa weszła, świnka. No, no. Coś, no ale... Coś. Ważne, że się było, pooddychało świeżym powietrzem. No a resztę wątróbki to na obiad, tak? Nie, zabrałem. Zobaczcie, drodzy państwo, wątróbeczka. No ale tak też czasami bywa. Albo jakiś kotek się troszeczkę poczęstuje. I będzie w pytkę, nie? Dokładnie. No, idziemy do Rafała. Tak. Rafałko, a u ciebie co jak? Gadaj tutaj, byku, królu złoty. Oj, mój kochany. No. No nie wiem, no jest to dużo brań, dużo. No, pokaż rybki. Pokaż rybki, bo pójdź, za chwilę będzie ciemno, Rafałku, a ja już wiesz. Wiesz co, takie trzy leszczyki mam. Bo trzy? Powiem ci tak. No ale wygrałeś. Brzanka też, że tak powiem, była. Coś mi tak się zerwało, słuchaj, że no. Mi tak ucięło. Słuchaj, to był przypon 20. No, 20. Mówiłeś, no. Jak mi przyłożyło. No. Nie byłem w stanie wyciągnąć. Tak. Nie byłem w stanie wyciągnąć. Nie, rybki są tylko trzy leszczyki sobie takie. Trzy leszczyki. Ale ile wiesz? Ale powiem ci tak, no ten jeden. Kolos. Mierzony? 55. 55. Piękny, zobaczcie. Zobacz. Ten tak. Jeden, bo tamte tak. To już drzazgi są. Tak. Zobaczcie, tak. Drodzy państwo. Wziąłem, żeby pokazać, wiesz, brzanek, ale powiem ci, ten jest śliczny. Tak, 50. Ten jest śliczny. Mogę, no nie wiem, czy teraz nie ucieknie. No ale, musisz go jakoś złapać, żeby ci nie uciekł. Tak. Zobacz. No zobaczcie, jest, no, ponad 2 kilo dobrze. Tak mi się wydaje. Wiesz co, jest krótki, ale gruby. Ale jest cholernie gruby, tak. Dziwne. Właśnie taki złap go za skrzela. Poczekaj. Żeby ci do wody nie wpadł. Spokojnie, żebym go... Wiesz. No i to Rafała jest. Zobaczcie. O tak go trzymaj. Zobaczcie, jaka łopata. Piękna. No jest piękny. Jest niedługi, ale... I królu, wygrałeś. Czyli połaniec, gdzie dwóch się bije, tam trzeci wygrywa. Tak jest, Sylwek. Nic dodać, nic ująć. Rafał, należało ci się. No w końcu, no. Za te bęki, za te bóle pokazałeś nam wszystkie ule. I tak trzymać. Gratulacje jeszcze raz za leszcza. No jest ładny, jest naprawdę ładny.
i jest piękny. Idziemy do Robercika. Robercik, teraz ty i kończymy pobału. Słuchajcie, ogólnie było fajnie połapane, tylko niestety dużo cert. Nie poradziłem sobie, żeby weszły mi leszczyki. Ja też miałem trzech tylko. Ja miałem, mam dwa, jeden mi się spiął. Także nie wiem, może faktycznie miejsce, może... Gdzie to, dwóch się bije, tam trzeci wygrywa. Wygrywa i no gratulacje dla Rafała. Tak, tak, piękny jest, piękny. Piękny. Widziałem go piękny, pogratulowałem mu. No i tak to bywa. Ogólnie to mówi, że ryba, ale... Nie. Ale cieszy, bo fajna ta ryba. Nie było drobnej. Bardzo ładne certy. Certy, świnki. Świnki też wchodziły. Pięknie. No ja brzadę miałem wymiarową. No, też. Tak. Okonia miałem, co okonia spadł. Też miałem wymiarowego. Też, no. Także ogólnie fajnie. Na, tą porę roku, drodzy Państwo, jest który 19? Tak. 19 grudzień 2020, za parę dni święta, a my targamy takie rybki. Niektórzy wędkarze już wędki pochowali. Czekają na wiosnę, a my dopiero się rozkręcamy. I nie chcę, żeby tamten kolega z tym leszczem się za bardzo rozkręcił. O. Bo za dumny będzie chodził. Powiem tak, że na pewno coś... Rozpędził się nosy nam poucierał. Poucierał nam dzisiaj nosy, ale powiem tak, że jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy go zabierać. Nie. Po co? Absolutnie. Po co? Po co? Po co? Bo on się i tak nie liczy dla nas. No. Ale wygrywa. Tak, ale wygrał. Wygrał słusznie. No tak, tak to jest, proste. Raz się wygra. Raz się przegra. I ogólnie jest pyte. Tak jest. Dobrze, ja pakuję się i drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I do następnego. Siema, siema, pyza. Narka. A co uda się jeszcze złowić, zobaczycie sami. Dobytek, który też wypuści. No, no, no. Jest tego troszkę. Tylko niestety nie najważniejsze. Tu może jakoś tak. Tu jakoś na ten. No. Tak, na ten. No i zobaczycie. No. Do góry, zobaczcie, jest kilka sztuk, no i w pytkę, i do następnego, drodzy widzowie, Darka. Dobrze, i koniec. Kolega ma rybę, nie jest zerowy. Ma? Wyjął? Leszcza jeszcze złapał, widziałeś? Na twoją? Ale twoją wędkę. No ale się nie liczy, przecież to ja nie ciągnąłem. To się nie liczy, jak to się nie liczy? Nie, to nie. To nie, wiesz. Nie, ty się liczy. To... Twoja ryba, twoja wędka, twoja zanęta, ty zarzuciłeś. Nie, chyba tak nie do końca. Dobra. Wiesz co? I dalej jesteś zerowy. Widzisz? A tak blisko byłeś. Nie, nie chciałbym się schodzić. No i dlatego jesteś na zero. Ty, leszczyk był? Tak, taki ponad 4 dychy był. No. Ten. No.